Dobra. Historia festiwali Nagoralskom Lute, sięgająca, no właściwie 39 znaczków powinno się tutaj znaleźć, nie? Z nami prezes Związku Polan Stanisław Sarna. Stasiu, witaj. Muxa, pocam. Jakże się tam w ogóle po całych dwóch dniach festiwalowych? No w tej chwili my są już po festiwalu, a troszkę sprzątamy. Zmęczeni na pewno wszyscy, no oczywiście, no ja też jestem zmęczony. Może mi nie było widać tej mojej roboty w czasie festiwalu, ale przed festiwalem... Ale wspierała cię twoja małżonka, szanowna Basia, tak? No zawsze, zawsze. Co byś ty bez niej zrobił, nie? No właśnie, a co byś ty zrobił bez swojej? Także... I przechodzimy do twoich znaczków, bo zaznaczyłeś w wywiadzie wczorajszym, że brakuje ci 6-7? 7 znaczków festiwalowych. Także ten moment jest bardzo ważny dla tych, co może, myślę, że to pokolenie, do których będzie kierowane ten przekaz, może mogą nie mieć Facebooków, ale dotrzemy do nich. Bo to są znaczki te takie kute, tutaj to gadaj, że to jest z Polski. Jaka jest historia znaczków w ogóle? Słuchaj, możemy zacząć od tych, które wcześniej. To jest tutaj właśnie 39. Festiwal Nagoralskom Lute. Ten dzisiejszy, jest tutaj. To jest tutaj w tamtym roku. Tu przede wszystkim te znaczki festiwalowe pokazują trendy jakieś. Ludzi, którzy w jakimś kierunku szli w tą naszą kulturę. A no tutaj jest kadencji tego obecnego zarządu naszego tutaj. No i na dużo nie będę godał, jednak zdobnictwo po prostu jest. Ale widzę, tu jest bogactwo strach i jako chodzi, bogactwo artystyczne jest ogromne, bo przecież widzę, to jest to słynne to z tą maską, tak? To jest to słynne z tą maską. Słuchaj, bo cię, tu na tym, na tym suknie przede wszystkim chciałbym ci wytłumaczyć jedną rzecz, moją wizję tego właśnie dzieła. Aha. Logo Związku Podhala, tak? Jest na samym środeczku tutaj, tak? Bo jednak to jest organizacja, ale w tych czterech kornerach, tutaj jak popatrzysz, są parzenice czterech regionów. Podhalański, Warawski, Śpiski, Pieniński. To są parzenice regionu, które są reprezentowane właśnie tutaj w Hamaryce jako Związku Podhalan. I takie... Kontynuujemy naszą rozmowę, Stasiu. Ja wiem, Jobocem, gadałeś o parzenicach. Gadałeś o parzenicach. Reprezentujące cztery regiony Podhala. A więc Górole. To jest... No. Okej, okay. Podhale. Warawa. Śpisz. Aha. I Pieniny. I jako logo Związku Polaków na Semarce na samym środku? Tak jest. I ale poczekaj, czy to są tylko festiwale, czy są te sejmy? Są... ten rządek tutaj jest tutaj koło Związku Podhala, jak się zacznę od tej strony, to jest właśnie festiwale. To są festiwale, bo tak, to był znaczek sejmowy. Tam są znaczki sejmowe, jubileuszowe, Związku Podhala z Polski, także tam w góry ten. Takie było też na sejmie, na festiwalu też było? To jest taka spineczka moja, po prostu wiesz, do kolekcji. To też nie jest festiwalowe. To jest jelonek, tu jest drugi jelonek, ale takie fajne te pens po prostu ten. Ale tu na samym spodku tutaj mam takie... pewne wydarzenia, które były związane ze Związkiem Podhalan, gdzie są jubileusze, koło tutaj, a na których byłem, gdzie te znaczki takie jubileuszowe koła zrobiły i no to tutaj jak powiedziesz od tej strony, tu jest znaczek 1050. rocznicy Chrztu Polski, okay, to za prezesa Gentka tutaj to było organizowane w Merwin Jana Amsa. Jubileusz koła no, ale ciche, powiedz mi, bo ciche dolne. Zaznaczyłeś o tym, powiedziałeś, że tu chcesz oddać kiedyś do, jako do domu Podhalan pamiątkowy, no, ale to jest twoja historia, to jest też twoja osobista historia. Nie wydaje się, że to tak, to co gromadziłeś przez ten lat i wiesz, to jest taka osobista pamiątka razie, też, nie? Na razie jeszcze będę gromadził po prostu ten i a myślę, że na pewno kiedyś może powstaną tu jakieś po prostu muzeum. Biblioteki. Biblioteka już jest, no muzeum, nie? Ale biblioteka, która pokazuje, będzie pokazana są pewne kulturę, pewne po prostu różne rzeczy, które w Związku Podhalan się dzieją. Także na pewno to na razie jest moją prywatnością, ale myśląc o po prostu w kierunku Związku Podhalan. Także
a przede wszystkim tak, tu my zaceniło ten właśnie znaczek festiwalowy i tu jest Wojciechu, jeżeli pojedziesz tu od przodu, popatrzysz jakie są trendy i możesz przejechać tutaj. Te znaczki są numerowane albo są roki, także one są po kolei tutaj poznaczone, te co mą. W wywiadzie wczorajszym zaznaczyłeś, że ci brakuje 7. Jakie roki ci brakuje? Słuchaj, brakuje mi tych wcześniejszych po prostu roków, bo jednak nie byłem tu obecny i dlatego mi ich brakuje. Wielu z nas nie było tu obecnych. To oczywiście. Jest pytanie, chciałbyś to uzupełnić, tak? I chciałbyś to uzupełnić. I to jest twoje wezwanie, zadanie? No i jest też moim wyzwaniem i myślę, że trafimy do takich ludzi, którzy mają. I to jest twoja kartka, której ci brakuje. Karteczka. Więc co, i brakuje tu ci 83 rok? W 83 był to festiwal na swojską nutę. No. Nie było znaczka, z tego co wiem, trzeba nie było. Trzeba by się Staszka Kubiora zabrać, bo on może wiedzieć na ten rok. W 84 też nie było, bo to było na swojską nutę. W 85 roku dopiero powstał festiwal na góralską nutę. Aha. I 85. Który jest ten pierwszy? Tu jest 85. Jest ten pierwszy. 85. I trend tutaj jest Baca z fajką, Baron tutaj inny skrzypecki. Także jest. I także 85, 86. Moc, 87, 89 ci brakuje. Tak. 90 ci brakuje, 91 ci brakuje, 92 ci brakuje, 93 moc, 94 ci brakuje, 95 ci brakuje. 98 mi brakuje, tys, a później już mów. Potem już moc i potem moc. I nie ma znaczka, nie ma znaczka 2008, bo jak starsza generacja pamięta, 2008 to ciężkie czasy, do nas wszystkich przyszły kryzys i wtedy chyba znaczek nie był nawet... Ale chyba większego kryzysu jak pandemia to chyba nie było. Ale no, 2008 pamiętaj, bo już pamiętaj ile się ludzi powiesiło tutaj naszych w Chicago, bo mieli długi, pokupowali chałupy i przyszedł ciężki czas. No tak, ale chyba nie spowodowało, nie odbiło się na festiwalu. Ale no, na festiwalu też, bo ja chodziłem na festiwal, bo miałem swoje dziecko, córkę. Nie wiem, i w 2008 temu mam tu 3 pytajniki i to był kryzys, nie było na to pieniędzy, żeby w 2008 wytłuc tego znaczka. Jezus Mario, takie czasy były? Tak, ale już w 2009 był. Ja wiem, że wtedy syczka sprzedawali Mercedesy i Lexusy po to, żeby jeździć Hondą, bo płatności były dość wysokie. Tak się godało w tym czasie. Tak. Dobra, jeszcze mocno, potem syczka już jest. Tu już byłem takim twardym działaczem, także tak. Tu już nie było podstaw na to, żeby znaczka festiwalu go nie mieć. Prezesie, piękna robota, ale bo to jest fajna rzecz, to jest kawał historii. Słuchaj, popatrz tutaj, 55. Sapowe Bajania. A i Bartkowi będzie miło, Bartkowi będzie miło. I tutaj jest 50. jubileuszowe Sapowe Bajania, bo to są właśnie na takie jubileusze tutaj ten. A to, że Bartek, serdeczny mój kolega z Polski jest, także jednak tutaj wymiana takiego towaru jest i to jest fajne. No ja myślę, że wiesz co, tak byłoby dobrze, żebyś to tak zapełnił wydarzeniami i dopiero po tej, jak już tak przyjdzie taki czas, taki odpowiedni, żebyś to przekazał, bo na razie to jest taka osobista twoja historia i powinieneś o nią dbać, żeby ona była tutaj utrwalana. To jest świetny pomysł. Jest troszkę tutaj miejsca. Tak, jest trochę miejsca. Ja mam podobną gablotę u mnie w studiu Radia na Góralską Nutę. Tam dużo rzeczy brakuje, co prawda tego rodzaju odznaki, jak uwidział, ale to jest dobry pomysł, Stasiu, także doceniam to, jaki cyrkok piękny, no. Jakiś belcok. Przypatrzcie, jakie były trendy. Ale popatrz, jak się rozwijała... No to właśnie są trendy. Przypatrzcie, tak, rozwijała jakie się trendy twórczość były tego syczkiego, prawda? I w ogóle no, pomysły. No a tutaj, tu są szepin. Ostatnie rok temu tutaj jest parzenica. Takie starodobne. To jest po naszym się nazywa zdobnictwo. To poza tym tradycja na co dzień to jest twoje baby, nie? No to... To jest twoje trzecie dziecko, tak? Tak oddaję odpowie, tak? Słuchaj, że tradycja na co dzień to jest twoje trzecie dziecko. Jesteś bardzo dobrze spostrzegawczy, że po prostu jednak prezes Sarna gdzieś tą zdobnictwo i tą tradycję ma w swoim sercu i dlatego w tym kierunku idę. Nie będę już zdradzał, już mam pomysł na następny rok, bo trzeba myśleć rok do przodu. Dobra, i teraz Stasiu, przechodzimy już
na podsumowanie 39. Festiwalu Agora Skróte, załoga Dombothalan, twoje prawe i lewe ręce uwijają się, żeby to uagarnąć, bo trzeba posprzątać, porektować, żeby Dombothalan był gotowy do następnych imprez. Jak byś powiedział, na sam koniec, Isiok, jest niedziela, jest 9.40 wieczór, koniec festiwalu, piękne wydarzenie, przewinęło się podobno strasznie dużo ludzi, w ogóle niedziela była dużo, podwójnie była lepsza niż sobota. To od dłuższego czasu już tak jest, jednak w sobotę ludzie se pracują jakoś i ten, a rodzice z tymi młodszymi dzieciami, które są, to oni chcą, żeby po prostu wystąpić w niedzielę. Także jedna ta frekwencja niedzielna jest zawsze większa od paru lat, bo to obserwuję też i będąc fresem, trzeba jednak myśleć o tym, że jednak na niedzielę trzeba więcej ludzi do pracy, więcej tej obsługi, tego wszystkiego. I myślę, że 39. festiwal będzie naszym sukcesem wspólnym. Nie ino mojej impreza, nie zarządu, ale nos wszystkich, bo wszyscy jesteśmy zależni od siebie. My możemy robić festiwale, możemy je organizować, ale jak nie będzie zespołów, nie będzie dzieci, nie będzie rodziców, to te festiwale nie będą potrzebne. Także jest to nasz wspólny sukces. Nie przejmujcie się, bo ludzie sprzątają w Wojciechu. Także kłosy chce iść, bo łopioty będą stawać do roboty, i trzeba się brać. Także ja myślę, że wszystko poszło pięknie, ładnie i tutaj trzeba podziękować wszystkim. I sponsorom. Ciotka Staszka, jakoś się moczy. Pięknie się mam i cieszę się, bo ten prezes nas już tyle do góry idzie, co chyba wybudujemy ten Góralski teraz. Jezus Maria. Nie dajcie mu tego zadania. Nie dajcie mu tego zadania. Niech ino jakoś i ciotka Staszka dla was chyba brylantowy medal się należy za tą całą pracę. I ja już będę widział, a ty mi starosz ten prezes do tym będę. I mnie krzywi, Wojciech mnie krzywi. Na pewno tu jest, słuchaj, do tego to co godam, że jest Jasiu tutaj też było to, żeby z tymi zespołami to wszystko dopracować, żeby jednak ten czasowo wszystko ułożyć. Jest to ciężka praca nasza tutaj jako całego zespołu, a wiadomo, że nie wszystkich zadowolimy i zawsze będą jakieś osoby, którym się nie będzie podobało. Ja gadałem, że się takie jeszcze nie narodził, co tak, by wszystkim dogodziło. Tak, ale jak to gadałem, że trzeba robić to, co trzeba zrobić i trzeba jechać do przodu. Także to robimy i myślimy, że na pewno przyjdzie czas na ocenę tego wszystkiego, a dzisiaj dziękujemy z góry za ten 39. festiwal, za to, że wspólnie my mogli wszystko razem spędzić ten czas tutaj i na pewno ten duch góralski tutaj będzie krążył, bo jak tam słyszycie, tuta góralsko tam ją słychać, bo jednak jeszcze te zespolane tam siedzą i śpiewają, bo i kuchaki się nie biorą, nie? Było tego występu, no. To jeszcze trzeba poprawić tam z boku. Stasiu, po raz pierwszy tutaj trzeba byłoby też Jasia Króla się zapytać, wiceprezesa do spraw kultury. Kanady nie było w tym roku. Nie było na razie Króla. Kanada jest ciężki temat. Temat jako chodzi o logistycznie i politykę Unii w Kanadzie, nie? Tak jest. Których oczywiście serdecznie chcesz pozdrowić, prawda? Oczywiście, no Kanadę pozdrowimy, zawsze tu przedtem byli. I zawsze my ich radowali się. Ale ja myślę, że już za rok wszystko dojdzie do normy. New Jersey miało być przy nas, to tam akurat się nie udało. Także ja myślę, że za rok jeszcze wzrost. Wszystkim możemy podziękować za te dwa dni. Naprawdę wspaniałych występów naszych zespołów. Bo muszę przyznać, że jest to dokonane w 100%, jakby powiedział w 200%. Wszystkie zespoły pokazały się z jak najlepszej strony. I myślę, że wielkie podziękowania dla naszych instruktorów tych zespołów, kierowników, dla wszystkich, no i ogólnie dla wszystkich, którzy się tu pojawili, bo myślę, że przewinęło się około 1000 ludzi w Domu Góralskim przez te dwa dni, za co im wielkie zapłaty. 800 dzieci, ale 1000 osób tutaj weszło na salę przez dwa dni, oprócz 800 dzieci. Pięknie. Mieliście też polityczne, przedstawicieli politycznego rynku, bo się zbliżają wybory i głosowanie. Kto to? Katie Salvi była u nas tutaj.
We wtorek są wybory, jest to kandydatka do US Senat. Bardzo katolicka osoba i naprawdę jest na co głosować, bo myśli o nas. I popierą, staramy się ją popierać. Dobrze, no więc jakoś musimy tak do przodu jakoś przy tym wszystkim, jak to się go prać do przodu, nie? No, staramy się nie wmieszać w politykę, ale jeżeli przychodzą i chcą tutaj z nami być, powiedzieć parę słów do nas i tutaj Podhalańczyków, Goroli, za Wielką Wodą, to czemu nie? My im dajemy na to szansę. Rzeczywiście z nami tutaj też był Willie Wilson, który po prostu już tutaj był parę razy w Alpie Góralskiej, idzie statuje na burmistrza właśnie miasta Chicago. Na to, że nasza lokacja jest w mieście Chicago, no to też jest takim dobrym punktem, że jednak ten człowiek nas zauważył i chce do nas przyjść. A jak już wszyscy wiedzą, on nie przychodzi z pustymi rękami też tutaj do Alpy Góralskiej, bo już nas tu kilka razy do nas się też dał, także naprawdę, słuchajcie, no nie ma... Ja wam powiem, jest trochę też tak, ludzie szumią, bo jak ktoś gada, jest taki się nie narodzi, że kupuje głosy, ale nieważne, ja uważam właśnie, że w tym całym złym wizerunku naszego miasta Chicago, to niech będzie chłop, co legalnie zdobył swój sukces, biznes i chce dobrze dla miasta. Wiemy, co się dzieje w naszym mieście Chicago i zdajemy sobie doskonale sprawę, że jednak baby to choćkie są dobre, ale w innych sprawach. Nie całkiem... Ja mogę dodać to, że my jako organizacja nie możemy być ani za prawą stroną, ani za lewą, czyli ani za republikanami. Apolitycznie, ani za demokratami. My popieramy wszystkich. Otwieramy świeże dosyćki. Dokładnie. To co jest. Ale czas wyborów się zbliża. Gościmy wszystkich, bo oni nam pomagają troszkę w sponsorstwie, my im pomagamy, może się pokazać więcej na świat, tutaj Poloniny. Także tu jest po prostu tylko wymiana, byk powiedział. A następni, którzy będą startować, będą się liczyć z naszymi głosami tutaj na pewno i będą to brać pod uwagę to, że jest taka organizacja, są tacy ludzie, ten i warto z nimi współpracować też, bo jednak trzeba być otwarty na tą całą współpracę. I teraz podsumowujemy. Końcowe zdanie na ten temat. Teraz prezes Związku Pan Stanisław Sarna, wiceprezes kultury Jasiu Król. Co chcecie powiedzieć na koniec tego naszego wystąpienia dzisiejszego? No przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim, że ten festiwal się odbył, zakończył się i myślę, że na pewno to będzie kolejny sukces nas wszystkich, zespołów, dzieci, rodziców, całego Związku Podhalan. Będzie to sukces po to, że możemy dalej kontynuować te nasze tradycje. A jednak Związek Podhalan jest po to, żeby ta Alpa Góralska tutaj była żywo. I ona była przez te dwa dni tak żywo, że ona będzie odczuwała to przez następne kolejne miesiące. Pięknie, Jasiu. No ja myślę, że tutaj muszę podziękować jeszcze raz wszystkim zespołom, co występowali, wszystkim instruktorom, całemu komitetowi imprez i wszystkim, co pomagają, by naprawdę upracowali się, wszystkim sponsorom naszym, którzy naprawdę... To nie jest to, że my patrzymy na duże datki, my patrzymy na każde datki, kto nam dał, bo każdy grosznicy, jak to gadają, grosik do grosika i wszystko się uzbiera. Chodziło o to, że są koszty. Są koszty, które Stasia też zgodowo się o tych kosztach, że znacki, trofea, obsługa, dać, bo to trzeba przecież tej młodzieży trzeba podziękować. Ale jeżeli my wydajemy, ludzie nas wspierają, ludzie pomogą troszkę, tu troszkę zarobimy i to wszystko.